W swojej działalności zajmuje się pomaganiem inwestorom, także tym inwestorom kryptowalutowym, którzy nie wiedzą, w jaki sposób należy rozliczyć swoje zyski z kryptowalut. I niezależnie od tego, czy inwestują na przykład w kopalnie i są górnikami kryptowalut, czy po prostu tradują, czy też mają strategię long term. Problem największy, jaki mamy z kryptowalutami, to tak naprawdę to, że nie do końca wiadomo, czym one są. Czy są na przykład prawem majątkowym, czy też nie są. Oczywiście w społecznej świadomości to one są traktowane jako tak jak standardowe waluty, natomiast no, rzeczywistość podatkowa jest trochę daleka od rzeczywistości tej naszej rzeczywistej, czy wirtualnej nawet. I niestety podatkowo to nie wygląda tak jak, czy zyski z kryptowalut nie wyglądają tak jak zyski ze sprzedaży walut, czy też z Forexu. W zależności od tego, czy zajmujemy się kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej, czy też poza taką działalnością, no to w odrębny sposób będziemy takie zyski opodatkować. I jeżeli mówimy o zyskach, które osiągamy poza działalnością gospodarczą, to będziemy je opodatkowywać na zasadach ogólnych, czyli według skali, czyli przy zastosowaniu 18% bądź też 32% stawki podatku dochodowego. Jeżeli natomiast zajmujemy się działalnością kryptowalutową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to możemy je opodatkować bądź to na zasadach ogólnych, bądź to według skali, w zależności oczywiście od przyjętego przez nas sposobu opodatkowania. W swojej pracy często spotykam się z różnymi mitami, które dotyczą zysków z kryptowalut. Jednym z takich mitów, który jest najczęściej spotykany, jest to, że tak długo jak nie wypłacę żadnych zysków na swój rachunek bankowy, to nie muszę deklarować nic, nie muszę deklarować żadnych osiągniętych zysków. No niestety nie jest to prawda, bo jeżeli takie zyski reinwestowaliśmy i kupiliśmy inne kryptowaluty, to dla potrzeb podatkowych osiągnęliśmy przychód. Jednocześnie zgodnie z ostatnio opublikowaną interpretacją, czy też komunikatem Ministerstwa Finansów, który de facto potwierdza to, co ministerstwo mówiło już od listopada zeszłego roku, także zamiana pomiędzy kryptowalutą, pomiędzy różnymi kryptowalutami, czy też pomiędzy kryptowalutami a tokenami, generuje nam określone obowiązki podatkowe. W praktyce będzie się to wiązało z tym, że będziemy musieli wykazać w swoim zeznaniu rocznym określone przychody czy też koszty, takie, które rzeczywiście ponieśliśmy w związku z naszą działalnością gospodarczą. Oprócz mitu, który mówi, że dopiero w momencie wypłaty naszych zysków na rachunek bankowy osiągamy przychód, jest jeszcze wiele mitów, nazwijmy to około optymalizacyjnych. Mój ulubiony mit, który po prostu nie wiem w jaki sposób powstał i nie wiem kto go wymyślił, jest taki, że jeżeli wszystkie nasze kryptowaluty zainwestujemy w złoto, czy też kupimy złoto, za które zapłacimy kryptowalutą i następnie takie złoto sprzedamy po 6 miesiącach, nie musimy płacić żadnego podatku. No oczywiście jest to co najmniej niezgodne z przepisami, a z mojej perspektywy jest to po prostu totalna głupota, którą nie wiem kto wymyślił. Zasada jest taka, że jeżeli płacimy za coś kryptowalutą, czyli na przykład kupujemy złoto właśnie płacąc kryptowalutą, to podatkowo jest to traktowane tak, jak gdybyśmy sprzedali nasze kryptowaluty i uzyskali za to wynagrodzenie, cenę równą wartości rynkowej złota. Sprowadza się to de facto do tego, że ponosząc ekonomicznie wydatek, pozbywając się jakiegoś składnika majątku, dla potrzeb podatkowych my osiągamy przychód, który musimy wykazać w naszym zeznaniu rocznym. Naszym obowiązkiem jako podatników i rezydentów podatkowych w Polsce jest wykazywanie wszystkich osiąganych przez nas przychodów, no i tym samym dochodów. Wiąże się to z tym, że no po prostu taki mamy klimat, takie mamy przepisy. Jeżeli natomiast nie wykażemy tych naszych zysków i Urząd Skarbowy odkryje, że takie zyski mamy, no to wszczyna w stosunku do nas postępowanie w sprawie tak zwanych nieujawnionych źródeł przychodów, czy też nieujawnionych źródeł dochodów. I teraz powszechnie panującym mitem w internecie jest to, że jeżeli nie wykażemy naszych zysków z kryptowalut w zeznaniu rocznym i Urząd Skarbowy będzie się zajmował naszymi zyskami, to niezależnie od tego, jakie te zyski są, zastosuje do nich sankcyjną 70% stawkę podatku. A tymczasem nie jest to prawda, bo taka stawka może być zastosowana do naszych zysków czy dochodów z kryptowalut tylko w momencie, kiedy nie powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy Urzędowi Skarbowemu, skąd dane zyski rzeczywiście mamy.
Czyli jeżeli urzędowi skarbowemu powiemy, że nasze zyski pochodzą ze sprzedaży kryptowalut i jednocześnie będziemy w stanie to wykazać, czyli na przykład pokazując historię z giełdy polskiej czy to zagranicznej, to wtedy w najgorszym wypadku do naszych zysków zostanie zastosowana stawka 32%, czyli taka, jaka powinna być zastosowana, gdybyśmy te zyski wykazali samodzielnie. Natomiast jeżeli nie damy urzędowi skarbowemu żadnych informacji i powiemy, no nie powiemy skąd mamy takie zyski, to dopiero w takim momencie urząd może zastosować w stosunku do nas 70% stawkę podatku.